Po raz kolejny witam Ciebie serdecznie na moim profilu. Nazywam się Darek Dopierała. Odkąd prowadzę profil na YouTube, otrzymuję czasami maile albo telefony. Czasami są one częściej, czasami rzadziej. Średnio co kilka miesięcy otrzymuję wiadomość, że jeden z moich filmów spodobał się, coś ciekawego obudził, zachęcił do refleksji, pomógł coś zrozumieć. Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, maile, pytania, które otrzymuję. Staram się na każdy odpowiedzieć, chociaż nie zawsze czuję się na tyle kompetentnym, żeby takiej odpowiedzi w pełnym sensie udzielić. No, chcę też podkreślić, że nie ma czegoś takiego jak psychoterapia czy psychoedukacja internetowa. Zawsze niezbędny jest osobisty kontakt. Natomiast niektóre pytania są na tyle ciekawe, że postanowiłem kilka odpowiedzi na kilka z nich zamieścić w moim profilu. Jeden z takich telefonów, który miałem w ostatnim czasie, dotyczył skuteczności terapii. Dzwoniła do mnie osoba, która mówiła, że przeszła już wszystkie terapie w oddziale czy w poradni, już właściwie no nie ma dla niej miejsca, ponieważ ukończyła wszystkie możliwe programy. Pomimo tego nadal zapija. Pomimo tego nadal sięga po alkohol. Ta osoba miała kilkuletni okres abstynencji pomiędzy ostatnim piciem, a obecnym, bieżącym jakby powrotem do picia. Pytała mnie, co może w tej sytuacji zrobić. O co chodzi, gdzie się zwrócić o pomoc. No. Mieszkam w Bartoszycach, więc nie jestem w stanie polecić żadnej placówki w dowolnym miejscu w kraju. To przekracza poza moje możliwości i kompetencje. Natomiast kiedy słyszę takie pytanie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jaką masz motywację do tego, żeby podjąć leczenie? Co się dzieje, że pomimo tego wracasz do picia? Być może problemów czy przyczyn tych problemów można szukać w właściwie no, w braku uznania bezsilności wobec alkoholu. Zdarza się tak, że sięgasz po alkohol, myśląc, że kontrolujesz swoje picie. Znam wiele osób, wielu również swoich pacjentów, którzy mówią, że okej, kontroluję swoje picie, to już nie jest to samo, co na oddziale czy w poradni, ponieważ no, piję, kiedy chcę. Jest to jedno piwo, które nikomu nie zaszkodzi. Znam też osoby, które uważają, że no, jeżeli już jedno piwo wypiły, to właściwie i tak już swoją abstynencję złamały. I właściwie wszystko jest już skreślone. Nie ma żadnych szans na to, żeby to naprawić. Są też osoby, które rzeczywiście nie zdają sobie sprawy ze swojej z braku kontroli nad piciem. Myślą, że będą w stanie się w pewnym momencie zatrzymać. Nie wiem, nie jestem w stanie określić, co było przyczyną problemu w tym momencie, w przypadku tego konkretnego pacjenta, ponieważ, tak jak wspomniałem, nie wierzę w udzielanie pomocy online. Nie wierzę w psychoterapię czy psychoedukację online. To ewentualnie może troszeczkę pomóc, może wskazać kierunki, ale na pewno nie zastąpi realnego kontaktu z psychoterapeutą uzależnień czy terapeutą uzależnień. Pomyślałem sobie wtedy, po pierwsze, przepracowanie kontroli. Być może coś jeszcze w tobie, w tej osobie mówiło, że ja jestem w stanie kontrolować swoje picie, że wypiję tylko jedno piwo i wszystko poszło. Być może jest to brak jeszcze cały czas, tak naprawdę pierwszego z 12 kroków, czyli brak uznania swojej bezsilności, że okej, dam sobie radę, jestem w stanie bezpiecznie wypić. A być może problem dotyczy motywacji. Spotykałem się w swojej pracy w ramach wolontariatu w oddziale z pacjentami, którzy podejmowali terapię dlatego, że ktoś im kazał, albo dlatego, że mieli nadzieję, że dzięki temu żona do nich wróci, odzyskają dziecko, ponieważ było zagrożenie na przykład zabrania dziecka, opieki nad dzieckiem. I ta motywacja była fajna, była naprawdę mocna. W momencie, kiedy te osoby były pod kloszem, były w zamknięciu. Natomiast w momencie, kiedy wracały do domu i okazuje się, że niestety małżonek nie ma możliwości, nie chce w najmniejszym stopniu powrócić, to w tym momencie motywacja oparta na tym, że robię to dla niego, dla zachowania rodziny, dla zatrzymania swojego partnera, partnerki, małżonka, małżonki, ta motywacja przestała mieć znaczenie. Myślę, że warto też w takich momentach oprzeć się na czymś, co się nazywa wyjątkami. Czyli jeżeli masz jakiś okres w swoim piciu, gdzie była długa przerwa, rok, dwa, trzy, może nawet siedem, bo to różnie bywa, to warto
nad tym czasem się zastanowić. Myślę, że punktem wyjścia niekoniecznie musi być od razu przyglądanie się, co się stało, że zapiłem. Praca nad tym może być równolegle do przyglądania się, co się działo w czasie, kiedy nie piłem, nie piłeś. Co pomagało Tobie nie pić, co dawało Tobie siły, co dawało Tobie wiarę i co sprawiało, że nie piłeś. Jak się wtedy czułeś? Myślę, że dla osób, które mają dłuższy okres abstynencji, praca jest może nie to, że łatwiejsza, ale jest bardziej głęboka, bardziej taka, nawet można powiedzieć, wyrazista. Dzięki temu, że one już wiedzą, czemu nie chcą pić. Oni już wiedzą, jak to jest żyć bez picia. I mają porównanie ich życie z okresu picia i ich życie w abstynencji. To jest motywacja, na której warto się oprzeć. Także podsumowując, w pytaniu jestem po wszystkich kolejnych terapiach, po oddziale, po poradni. W oddziale nie ma już dla mnie miejsca, bo ponieważ powiedzieli mi, że cały program przeszedłem, co mam dalej robić, może zwrócić uwagę na trzy kierunki. Przyjrzenie się swojej bezsilności, przyjrzenie się swojej braku kontroli nad piciem oraz przyjrzenie się motywacji. Dlaczego nie chcesz pić i co Tobie pomagało w czasie, kiedy nie piłeś? Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film również komuś pomoże. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do zaglądania na moją stronę, polubienia z mojej strony www.dariuszdopierala.pl. Od niedawna również allergoterapia.olsztyn.pl. To jest strona, na której są odnośniki do poradni alergologicznej w Bartoszycach oraz do pracowni ProIntra. Zapraszam również na Facebook, na stronę Facebook/, prywatna strona osobowości. Dziękuję i pozdrawiam. Darek Dopierała. Do zobaczenia podczas kolejnego filmu.